Cześć! W tym odcinku znajdujemy się w Mausach Wielkich. Jesteśmy tu po to, by obejrzeć opuszczony dworek Steinhagena. Zapraszamy! Dworek w Mausach Wielkich przed I wojną światową należał do Aleksandra Steinhagena, który został zamordowany w napadzie rabunkowym w tym właśnie dworze. Później, do końca II wojny światowej, posiadłość należała do Adolfa Steinhagena. Dzisiaj dworek jest opuszczony i kompletnie zaniedbany. Znajdujemy się właśnie na drodze prowadzącej do opuszczonego dworku Adolfa Steinhagena. W drodze do niego mamy widok na opuszczone PGR-y i inne budynki. Tutaj najprawdopodobniej była jakaś waga samochodowa. Zobaczmy, czy jeszcze działa. Za drzwiami znajdują się wyłączniki. Jaka szkoda, że jest zamknięte. Jeszcze jeden obciążnik tam stał jakiś, ale raczej nie pasujący do tego. Jeszcze widać. Tu pewnie część kompleksu od PGR-ów były, które już też niestety nie istnieją. Natomiast zachowane są w stanie bardzo dobrym. Niektóre części, niektóre bardziej tam z tyłu, w tamtą stronę, po prawej stronie dworka od głównej drogi są już zawalone i bardzo zniszczone. Nawierzchnia na pewno była od lata przez komunistów. Charakterystyczne uczonka. Plus wielgachne krawężniki. Widać, że od lat nikt o to nie dbał. Wszystko jest bardzo mocno zarośnięte, co utrudnia dostęp. Szczególnie w lato. Bardzo dużo pokrzyw ogólnie. Kwasne. I oto naszym oczom pokazuje się dworek. I to właśnie o nim dzisiejszy odcinek. Wygląda okazale. Ta część już jest zawalona. Jakiś komin. Nie wiem, czy tam jest kosz do koszykówki. Nie. Osłona była jakaś. Wokół drabin. Arkady na budynku robią niezłe wrażenie. Spróbujmy wejść do środka. Bardzo wysokie schody. Wypadałoby to trochę odmalować. Trochę rozprowadzić będzie jak nowe. Tam, gdy wchodzimy. Robię wrażenie. Jeszcze jest dużo wyposażenia. Komunistyczne meble. Gniazdko na siłę. Chcesz zostać towarzystą? Mowa dzierżawy. Nie chcesz wydzierżawić obiektu? Nie, dziękuję. Poproszę przeglądać pała zaraz wyjedziemy. Czekaj, zobaczmy tutaj szafę z czwórką. Na dachu trzeba będzie włożyć. O kurde. Piętro jest w stanie tragicznym.
No, nie wiem, czy będzie nam się to pokazać, to... Jakubs. Idziemy tu zobaczyć. Dzwonek. W więzienie? Licznik już nie bije. Ale jest przełącznik. Mnie nawet pomimo sprawnego, proszę, tego licznika nie dało się nic włączyć znowu. Zobaczmy tu. To jest magazynierzy. Zobaczmy tu magazynierzy. Nie, nie zawalę mi pod nogą ten. Głowa. No to dawajmy, póki to stoi w kupie. Pokój. Jest duży pokój w magazynie, że trzeba przyznać. O, kominy. Piec kaflowy. Znaczy nie kominy, piec kaflowy dokładnie. No dach jest w stanie fatalnym. Żebyśmy nie wpadli tu do piwnicy. Jest na starcie. Uważać strasznie pod nogami. Kolejne pomieszczenie. Ty wiesz co, tu jest podłoga niestabilna, tam jest najprawdopodobniej dziura. To jest to pomieszczenie z kratami. Nudziło. Krzyżówkę sobie rozwiązywał. Z lipca 2001 roku. Dobra, powolnym krokiem ruszajmy dalej. Bardzo ostrożnie. Trzymajmy się blisko ściany. O kurde, jest rzeźnia. Blisko ściany, to ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo to się wszystko... Chodźmy. Podłoga jest drewniana. Już swoje przeżyła. Może z dział kadr wyjaśni nam, dlaczego to jest w tak fatalnym stanie. Chodźmy. Kolejne pomieszczenie. Pomału. A tu już pusto. Niedobrze. Piecyk. Nie. Kolejne pomieszczenie. Oświeć proszę. Zrobię co mogę. Zamurowane drzwi. Palma, ale cały wagon. Jakaś szafa. Ściany. Budynek jest z drugiej połowy XIX wieku, także... Swoje już przeżył. Jakieś łazienki. Piękne kapelki, muszę przyznać. Nie najgorsza, jak na taki budynek. Można popatrzeć po tych wszystkich rzeczach, które są tutaj pozostawiane, że... Bakter to by było wszystko. Miejsce zatrzymało się w czasie. Kolejna szafa.
niestety pusta. Tutaj mieliśmy potężne zamki Omega. Super system. I wracamy do holu. Spróbujmy wejść delikatnie na górne piętro. Ale schody jeszcze są w całości. O, licznik mamy tutaj. Ale to nic nie sprawia. Schody są ciekawe. Czasem dosyć śliskie bardzo. Ale jest poręcz. Uwaga. Ładne zrobienie. Mamy kawałek telewizora. Pokaż to widzę. No. Piec kaflowy. Zdecydowanie w tym miejscu siedział jakiś gość i planował z mordowaniem kolejnych ofiar. Patrzał przez telewizor. Oglądając filmy na Neptunie. Idźmy dalej. Delikatnie pod nogami. Zobaczmy co jeszcze. Dalej piętro. Jesteśmy przygotowani na to, że podłoga może się zawalić w każdej chwili. Może zacznijmy od tej strony. Tu jest dziura. No jest źle. To jest bardzo źle. Bardzo spróchniałe. Poświeć tu. Poczekaj. Są stropy. Żebyśmy nie naciśli za mocno. Kolejne przerażające miejsce. Chodź. Chcę powiedzieć, że ze wszystkich miejsc tutaj jest najcieplej. No. Bardzo przyjemnie. Dom jest dobrze ocieplony. Jakby nie te kantówki, to przypuszczam, że już byśmy zeszli na parter. Pokój 11. Proszę, co tu jest? Jakimiś momentami czuję, że budynek cały wyruszał się. Też tak czuję. Zobaczmy jeszcze raz dwa pomieszczenia. Bo tu już stały spada. No i ciekawe, trzyma się. Oj. Czułem. Idź powoli. To załaga. Tamta strona jest tragiczna. Tutaj iść z lewej, bo z prawej już są dziury w podłodze. Jest coś ciekawego. Możesz podejść? No. Łatwo powiedzieć. Oświeć. Potężna skrzynia. Tutaj. Niektórzy ludzie mówią, że tu straszy. Słychać odgłosy stóp na pierwszym piętrze. Może w tej skrzyni był kiedyś schowany jakiś Nosferatu. Puk, panie Nosferatu! Chyba. Dobra. Wróćmy tą samą drogą. To jest tu sobie jeszcze, nie? Ale nic trudno. Wygląda na jednym rybą garderobę. Chyba była garderoba. Dobra. Kolejna dziwna skrzynia. No powiem ci, że zawsze sądziłem, że ta OSB w oknie jest lepsza niż okna. Tak. Zawsze chciałem oszukać. Tam jest pewność, że nikt ci nie wybije szyby. Albo znajdzie się dwóch świrów, którzy będą chcieli splądrować twój pusty budynek. Spocznie. Dawaj światło. Boję stać. Nie wbijaj tu. To już jest. Przegięcie, a nie ma tu nic cennego. Dobra. Piętro mamy co? Całe staramy się piętro? Bezpiecznie zejść na dół. O mało. Wydaje mi się, że każde pomieszczenie jest podwarowane. To tak, że
przynajmniej wiesz, że tu jest dziewiątka, nie? Proszę udać się do pokoju 511 i ty sądzisz, gdzie to cholera jest. No to chyba w pewnym okresie był jakiś zarząd w tym budynku. Pewnie, no. Może był tutaj nawet zarządca PGR-ów, który był owo. I wszystko wygląda, że tu jest skierowane w przemysł. No to co? Piwnica? Lecimy na piwnicy. Dobra, zobaczmy, czy się może da wejść. Ulewa. Oj, oj. No. No, no bardzo chłodno. Drastycznie chłodno. No i to wygląda na piwnicy. Chodźmy tu. No nie powiem. No tu jest bardzo zimno. Tu mamy pokój zwierzeń. Pewnie pan bił tutaj swoich paziów. Albo izolatka. Patrzcie, patrzcie, żarówka. I przełącznik. Jest szansa. Uszkodzony. Niestety. Następnym razem. Ale jeżeli znaleźliśmy w takim miejscu wyłącznik, to na pewno bym tam dalej. Podłoga nie jest wymurowana z betonu. Zauważcie, że wszystko z kamienia. I jeszcze niżej schodzimy. No, nieźle. To może coś przychowywać? Ja bym tu trzymał wino. W piwnicy. Ej! No uwaga na ogród, bo tutaj kafe już pękły same z siebie. To było kiedyś wejście do piwnicy, ale zamurowali, jakiś syp zrobili. Albo węgiel. Czekaj, bo kamera mi wariuje, kurwa. Gimbal nie może się ogarnąć, co jest, kurde? Uważaj, bo przyjedziesz wyłącznik. Kurde, gimbal mi wariuje. No i dobrze. Sądzisz, że to będzie działanie? Nie wiem. Złych mocy? Możliwe. To jest zawalona część budynku. Podejdę tylko do okna, żeby wam pokazać, jak to w środku wygląda. Jest zakratowana i zrujnowana. Staram się pokazać wam jeszcze część PGR-ów, które jeszcze stoją. To nie jest morał tego odcinka ogólnie, no ale tak przy okazji, jak już tu jesteśmy. Jak się natrafiło. Szybko tu pewnie nie... po sąsiedzku można powiedzieć. No. Patrz, i tutaj już mi gimbal nie wariuje, tak tam. A tam zaczął się obracać w kółko, góra, dół. A, wstawiam złe moce. Zadarliśmy z siłą, którą nie jesteśmy w stanie pojąć naszymi małymi rozumkami. Przez radę leci obok. To pewnie był chleb, nie? Mniej więcej w tamtym kierunku były obory. Są, no obory były i są w stanie tragicznym. Pozawalone właściwie. Nie ma nawet co pokazać. Trochę ścian tylko stoi. To jeszcze jest ta dobrze zachowana część. Jak to było? PGR. Państwowy Gospodarstwa Rolnicze. Z dzieciństwa. Wiata na sprzęt. No, już pod koniec chyba budowano. Tutaj chyba kombajn stał. I ciągnik. Ciągnik, co się tylko dało. Rulnik na ciągniku. Wygląda to ładnie, możemy podejść. Fajne miejsce na imprezę ogólnie. No ale to już jest naprawdę chyba najświeższy budynek z tego obiektu. No, właściwie to jest obiekt historyczny, tak dużych opuszczonych PGR-ów w Polsce nie ma chyba dużo. Nie wiadomo, czy tam jakiś sprzęt nie stoi w środku. Możemy podejść do okienka i zobaczyć. Z
Zobaczymy później, co tam w środku było. Zostały dwa budynki zmienionej epoki. Na jednym jest napisane 8, cytroną rzymską. I jakiś składzik na paliwo, oleje, maszynowe. To nie ma. Ładnie zajmie się po innych śmieci. Ale portiernia jest w stanie bardzo ładnym. Ciekawie zachowana. Przesyłaczko, łóżeczko. Wszystko, nawet rękawiczki. Można powiedzieć, że do ostatniego dnia funkcjonowało. To już wszystko z naszej wizyty w Małusach Wielkich. Dziękujemy za oglądanie i zapraszamy do komentowania i lajkowania. Do zobaczenia. Cześć.